Starosta powiatu częstochowskiego, tym razem nie w biurze, ani podczas wizytacji kolejnej inwestycji, ale na scenie, bo jak mówi od zawsze, kocha muzykować, ale tym razem to nie tylko realizacja swojej pasji, ale chęć pomocy i wspólny występ w ramach projektu Powiatowej Orkiestry Dobrych Uczynków. Chcemy po raz kolejny zamanifestować naszą pracę, taką przychylność w stosunku do naszego podopiecznego z domu dziecka, Kacpra, który tu również dzisiaj będzie. Już dwie akcje były, jedna rowerowa z Częstochowy do Gdańska, druga kajakowa z Częstochowy do Gdańska, dzisiaj jest trzecia. No, moi pracownicy myślą już o czwartej, na razie nie powiem, bo to trzeba, może być nawet zagraniczny temat. No ale jak się tam dogadamy z naszymi partnerami z zagranicy, to pewnie to zrobimy. No cieszę się, że możemy chociaż w taki sposób dołożyć się w tej trudnej sytuacji dla chłopaka. Sporo osób chce w tym uczestniczyć, chce pomagać, no bo jakby stwarzamy taką okoliczność. Ja przy okazji, no chcemy trochę pograć, pośpiewać. Inicjatorem zbiórek na rzecz wymagającego kosztownej rehabilitacji Kacpra jest członek zarządu powiatu częstochowskiego, Kwidan Jelonek, który wcześniej wraz z grupą przyjaciół przebył już trudną podróż rowerem i kajakiem, by wspomóc potrzebującego wsparcia młodego człowieka. A teraz pojawił się na scenie, choć jak mówi, ani sportowcem, ani muzykiem absolutnie się nie czuję, ale skoro można w ten sposób pomóc, to czemu nie? Muzykiem też nie jestem. Kiedyś też było moim marzeniem, ponieważ mój tata grał na gitarze, mówię, muszę się nauczyć. I też nie mam talentu muzycznego, ale powiedziałem, nauczę się, będę grał, będę śpiewał, mimo że mi to nie wychodzi perfekcyjnie, ale w szczytnym celu i dla dobrej zabawy jestem w stanie zaśpiewać, zagrać, mimo że zdaję sobie sprawę, że to nie jest coś perfekcyjnego. Ale mamy w starostwie naprawdę fantastycznych muzyków, profesjonalistów, którzy grają pięknie, śpiewają, są wspaniali i przy nich mi się o wiele łatwiej gra, czuję się jak w swojej rodzinie. Oni wiele za mnie robią, ale staram się być jakimś tam elementem tej drużyny, tego zespołu, tej Powiatowej Orkiestry Dobrych Uczynków. Mieliśmy więc wieczór szant w wykonaniu wyjątkowych artystów, którzy mimo tego, że na co dzień zajmują się zupełnie czymś innym, zapomnieli o tremie i wspólnie muzykowali, bo liczy się otwarty na potrzeby innych serce. Postaram się z całych sił, bo ja dzisiaj właściwie śpiewam w 100% sercem, bo śpiewamy dla Kacpra, więc chyba nie tyle ten talent muzyczny, co po prostu akcja jest bardzo ważna. Powiatowa Orkiestra Dobrych Uczynków jest naprawdę bardzo otwarta, bardzo jednocześnie zgrana, no i świetni muzycy, sama przyjemność. Wybór repertuaru nieprzypadkowy, szanty to bowiem, jak słyszeliśmy, utwory, które czasem bawią, a czasem dają do myślenia, a dziś były także swoistym podziękowaniem. Szanty na okoliczność tego spływu kajakowego z Częstochowy do Gdańska, ponieważ nasi koledzy też są tu kapitanami, bosmanami, mają papiery żeglarskie, no, żeby im też podziękować, tej grupie tych osób kilku, które ze starostwa tymi kajakami, jednak to spory wyczyn, może tu parę słów padnie, więc też im chcemy podziękować, że porwali się na taki wysiłek fizyczny. Współorganizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach. Publiczność, jak słuchać było po reakcjach, bawiła się doskonale, natomiast Kacprowi życzymy szybkiego powrotu do pełnej sprawności, a my tymczasem czekamy na kolejny koncert Powiatowej Orkiestry Dobrych Uczynków.